bo Kasperka upier gryz go. Bo boli mnie, no i nie wiem, kapustą obłożyć czy czym? Bo loka kapustą najlepiej obłożyć. Kurna, musieliśmy przyczepę przyciągnąć, bo tir pełny. Czubachny, dwyże no, więcej nie idzie wsypać. Siemanko, witajcie 6 lipca roku polskiego 2020, praktycznie prawie ostatnim odcinku naszego challenge'u. Ze mną dzisiaj akurat trafiło, że jest i Kasper, i Chester. Piąteczka, siemanko. Kosimy, jak widzicie, już nasz jęczmień, końcówka challenge'u. Wilgotność Kasper wam stawi. Na jednym wilgotność się wierzy 8,99, na kręconym 12. Ale także mimo suma summarum, mimo wszystko, naprawdę jak na ten dzień, jaki dzisiaj mamy, ten jęczmień szybko sprzątamy z pola. Więc to pogoda też pozwoliła, bo w ostatnie dni fajnego ciepełka przyszło. Ten jęczmień nam tutaj dosyć ładnie. Gdzieniegdzie wiadomo, trafi się to mięso jakieś zielone, ale to by teraz trzeba było czekać miesiąc, ze 2-3 tygodnie, a sami dobrze wiecie, jakie są pogody. Teraz no wiadomo, te grady, niegrady przyjdą i nie będzie co zbierać. Dzisiaj Kazik też kosi. Tak jest. Z tego co dobrze wiemy, do Kazia później zadzwonimy, zapytamy się, jak to tam u niego wygląda. Oczywiście, my zważymy, później będziemy widzieli, jak to sypało. Uważam, że jak na ten rok, który początek był tragiczny, plon jest bardzo fajny. Cena na ten moment też jest fajna, bo wszystko uważam, że pójdzie w dół. Także ja jestem zadowolony. A póki to się jeszcze tak dobrze nie ruszyło, bo na internecie już można spotkać kilka tam filmów, jak ludzie wyjechali, zaczęli kosić ten jęczmienie, ale to jeszcze nie jest taka pora typowych żniw. Więc jeszcze to chwila czasu będzie. Nie no, naprawdę suchuteńki jest. Jak sami dobrze widzicie, Patryk kosi, Patryk zabiera, Patryk zasiał, to musi sprzątnąć, jak Patryk się dobrze powiedział. Dokładnie, Patryk nagrywa nam też jakby ujęcia, może i Kacper poleci z kamerą ujęcia z... No, to będzie fajny film, bo całą trójkę tutaj złączymy, bardzo fajnie to powinno wyjść. Ujęcia z kombajnu. Tak podejdziemy z... swoim bizunem tak. I teraz odpowiedź jest prosta. Ponieważ nie z rurą bym nie sięgnął wsypać na tą łódkę. A rampy nam się nie chciało budować, to mówiła, a dobra, to jak Patryk zaciął, to i Patryk sprzątnie. Dokładnie. No jak widzimy już pełniutko. Zresztą kombajn naprawdę czyściutko młóci, nie ma żadnych ości i tak dalej. Z tyłu może, wiesz? Tak, przejdziemy z tyłu, zobaczycie, nasypał na pełna łódka. Musimy jeszcze zwijać po kolejny transport. Muszę odzwonić, bo kolega miał przyjechać długo, ale nie wiem, czy nam przyczepić ogniwo, nie wsypiemy. Oczywiście przygód, mnóstwo w telefonie, bateria zdechła. Szybko w ciężarówce, dobrze jest ładowarka, ładuje, bo muszę oddzwonić. A trochę my żeśmy się z Chesterem najechali, Chester prawie 500 km, ja 300. Tak, i specjalnie przyjechał na zbiór.
jęczmienia. Także zapraszamy. Ale opłacało się jechać. Zapraszamy na kanał, bo tam nie tylko będą żniwka. U niego na kanale też na pewno filmik się pojawi z tych żniw. Odsuniemy się, że co by nas nie rozjechał na placek. Zajrzymy sobie na łódkę, jak to wygląda. Patryk, jak widzicie, zmienił taksówkę. Krzyku, pojeździł trochę. Tak, dzisiaj sobie pojeździłem, zobacz, ta euro 6, 500 kucyków. 500. Ładnie wygląda z przodu. A wysokie pieruństwo na gałęzie, tam jak ja nagrywałem, jak jechałem, bo trzeba było naprawdę uważać. Pasy nie zapiąłem, pika oczywiście, Franca. Pasy są zapięte! Żartuję. Pamiętacie ten film? Pas jest kurwa napięty, co gościu wolwiakiem jedzie. Było, było. I pokazuje, że zapięta to mu piłka, nie? No, dodajemy się, co by kurczaki nie wjechać sobie w Gorczycę, na czepo. Przy samym tym przeszła. Znowu krzeczory. No, damy się w swoją łąkę tym razem. I hamulec zaciągnęliśmy my. I tutaj trzeba dać na NK, jest dobrze. Chwilę pochodzi mnie, chwilę, niech schodzi turbo. Napijamy się wody. Zobaczcie, woda. Chodzimy do góry. No ci powiem, że jestem w szoku, nie? Nie powinni przegrać, to jest już chyba pewne, bo powiem wam, że no... Po ilu się spotykamy? Ja od siewów minęło się 10 miesięcy. 10 miesięcy. Niecałe, bez kilku dni. 16 września żeśmy siali ten jęczmień. No pogoda była w kratkę, bo na wiosnę brak opadu. Gruby z obocta. Trochę tutaj na przykład na pewno. Ktoś jak śledził challenge nas wszystkich, no to wiedział, jak to wszystko wyglądało. Jak to było, ale powiem wam, no tak. Na gorszym polu zaczęliśmy dzisiaj, stamtąd drogę nie będziecie mieli, tam nagrywałem ujęcia. No tam sypało około 7 ton, można powiedzieć. Tam piasek. Tak średnio, nie? Tu na pewno będzie więcej, okaże się na końcu. No tu, czekaj, no ciekawe ile tu będzie. No pan, ciężko to określić. Będziemy wiedzieć, że w przybliżeniu powiemy. Średnia tak 7,5, ta 8 powinna chyba być. 8 to uważam, że spokojnie, no, bo powinna, tu jest lepszy, ładniejszy. Powinna. Jak na pierwszy rok i na tą suszę wiosenną, która była teraz, nie uważam, że jest fajnie. Fajnie. Jest fajnie. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Patryk. Zbieramy u Krzysia jęczmień o zimy hybrydowy. Mamy już skoszonych hektarów 3, czyli jeszcze około 2 hektarów nam zostało. Pierwsze 2 hektary mieliśmy tam na takich piaskach u Krzysia, tam jest dużo, dużo słabsza gleba. Tam nie wiem ile, to wszystko podważenie, ale myślę, że na tej słabej glebie koło piątki. Tutaj jest lepsza gleba, leci dużo, dużo lepiej. Nie będziecie widzieć, bo jest szyba po zimie w pajęczynach. Ale myślę, że tutaj 7-8 będzie. No i miejmy nadzieję, że Krzysiu nie będzie miał wylany na siebie. Wylano na siebie wodę z łyżki Stura, a ja bym proponował nie Stura z łyżki, tylko z mojej ładowarki, jak coś, bo tam trochę więcej tej wody wyjdzie i to będzie lepsza kara dla tej osoby, która ten challenge syngenty przegra. Pierwszy wyjazd kombajnu, już słyszę, że tam jedno łożysko w headerze popiskuje, mimo tego, że jest do końca chodziło, teraz było przesmarowane przed sezonem. Ale widzę, że nie jest ok. Jak skończę tu Krzysia, mam nadzieję, że da mi to łożysko skończyć, to będziemy jechać jutro po łożysko i je wymienimy. Pas zwolniony. Już idziemy podwijać plandekę. Mieliśmy już drugiego tira ciągnąć, ale to zostało niedużo. $4,80 Patryk mamy skoszone, nie? To 20 arów. A mnie pszczoła upiła chyba. Instów musiał kamerę założyć, ja, bo Kasperka upiery gryz go. Tak, bo boli mnie, no i nie wiem, kapustą obłożyć czy czym? Boloka kapustą najlepiej obłożyć. Kurna, musieliśmy przyczepę przyciągnąć, bo tir pełny. Czubachny, dwyże więcej nie idzie wsypać. Sypało, no. Widać, że suchy, bo zobaczcie, jak się kurzy. 4,80 mam wykoszone, czyli Krzysiu nie oszukiwał,
Żeby nie było, 5 hektarów to 5 hektarów. Tak, pokazało. 220 arów zostało. Komputer mu pokazuje. Tak. I powiem ci, że no nie, może się zmieści. Ile na to wchodzi ci? 8? Wejdzie? Pszenicy to 9 stoś wchodzi, to no 8 na luzie. 8,5. No to tak wejdzie, to zostanie, bo wejdzie. To zbiornik miał. Zobaczyć, jutro zobaczymy na ciężarówce, ile nasypaliby. Ale mówi, że tam lgnęło ty faktycznie też. Lgnęło lekko tam, na tamtym polu. A kuzyn dzisiaj młoci mój mówi, że omijabol gnie. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. A, patrz. Oto bolączka Kacperka. Osy się zalęgli, bo tu plandeka była. Wiesz co, ja spię... Bo tu są osy! Dlaczego mnie ujeba? Ale patrz, ja nie widziałem, że ręką mnie złapałem. Plandeka była. I tam jest drugie. Tam jest drugie. Plandeka była na dół zasunięta i pod plandeką zrobiły. Osy gniazdo zrobiły mi na przyczepie. Będzie wykoszone. Ktoś jak ma rzepaki, piękna sprawa, powiem wam. Bo to mamy... No teraz ile jeszcze? Miesiąc został do rzepaków? Wicy. Nie, Kiedyś się 15... sierpnia się jest rzepaki. Tak. No to masz miesiąc, no dobrze, no mówię, miesiąc gdzieś masz na rzepaki. To zbieram słomę sobie. Spokojnie, wapna, jak ktoś potrzebuje, wywieźć, wszystko porobić. Puste pole, fajny plon i można sobie działać dalej już z rzepakiem na przykład. A widziałem w internecie też taką sprawę, że ktoś z tydzień temu już kosił jęczmień i jeszcze kukurydzę zasiał. Tak, tak. O Jezus, w ogóle też. Można dwa razy w roku zebrać kon, można. Normalnie jak w jakimś Mursi. Tak. Wiadomo, kiedy zima przyjdzie, może na wiosnę, tam następnego roku, to akurat. Ja tu się myślę, rozmyślam, co z tymi osami zrobić. Ja nie wiem, ja nie wchodzę, bo mnie łeb boli tam. Nie, trzeba będzie coś takiego długiego i je tam strącić. Dzwonim do Kazia zapytać, ciekawe czy odbierze, bo też żniwa ma. Na głośno mówiącym tak, też. Wziąłem. Zasięg jest? Jest. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Coś poradzić mogę na to, że na żniwa przyszedł czas już dziś. Halo, halo! Halo, halo! Dzień dobry! No bo my już kończymy! No ja dopiero 2 hektary wytrykam, a jutro 3. A, to całego dzisiaj nie mucisz? Nie, całości nie, bo to są w dwóch różnych miejscach i dwa inne kombajny będą wsiąść. Dobra, wstępnie ile, bo cię nie chcę mastraszyć, ale u nas 15 prawie da. Jesteś w ukryty kamerze. Jesteś w ukryty kamerze, zachowuj się. Tak, będę musiał sroki zaraz będę musiał wklejać. Ja ci powiem tak, gdyby tu całe pole było równe, to bym miał tu 8-9 ton na spokojnie. A że tu 30 jarów wyleciało, bo zdrowa jest i kurwa taka słowa ziemia, duży szok. No to niech mi dało około 7 ton. No to jak na tym mniejszym polu to, tak, u nas... To będzie podobnie, nie? To ci powiem, no chyba ani ty, ani my łyżki nie przyjmiem. Ciekawe jak tam obronka. A powiedz mi, ja uważam. No ci mówię, że tak około 7... 7-8. Na tym mniejszym polu, na tym gorszym, a tutaj jeszcze nie wiemy, ale na pewno ponad 8, nie? Ja liczę, więc co u siebie tam na tym moim 9 na spokojnie wytargam. No jaka klasa ziemi, nie? No to chyba na pierwszy, słuchaj. Dobra Kazik, ty se tam żniwuj. Będziemy podsumowywać. Bo kumba jadzie. Tak, kumba jadzie, nie będzie słychać. To się tam trzymaj, nie? Małego plonu, no. Nara. Nara. O nie. Ostatni. Tu już nie podchodzę. Kubane wściekłe są. A tu ostatni mamy. Idziemy do Patryka zerknąć. Koniec, przyszedł chwilę się ochłodzić do pana. Koniec. Zaraz zobaczymy dokładnie, ile żeśmy tu. Tak, 15, żeby zmieścić na tą szczeblę. No. Ile ty tam jeszcze możesz? Już nie widzę nawet. Zamknął tam teraz już nigdy jeszcze nie dawać. Cimnica jak? To co, sezon żniwny otwarty w tym sezonie? Otwarty. Dzisiaj jeszcze idziemy na kolejny jęczmień, a jutro na trawy nasienne. O! Pojutrze też, także teraz już tak. To tam możesz nagrywać, podrzucać. W wolnym czasie. Będę nagrywał. Teraz jak już zrobię zaległości. No teraz jak już się zacznie, to ja też i na kanał trochę wpadnie. Pokaż ile tam równe 5 było, czy nie? Ty tutaj zawsze więcej ci pokażę.
No jo, no ale 5.13. 5.13 to, to jest wiadomo, gdzieś tam jeździć. Bo tak header masz podniesiony i w ogóle to liczy też? Nie liczy. Aha, ale nie liczy. Zawsze kawałek później podniesiesz albo nie kosisz całą no to, nie, no to ta, no to ta piątka idealnie wyszła, nie? Tak piątka, jak Krzysiek no, liczy, no to ta piątka wyszła. Tak jest, piątka może nie wyliczała. No i pięknie, mamy wyżniłowane, jak się dzieje. Wola nieba. Idziemy odczepić header. Teraz już może padać, nie padać. Nam już tu nic nie grozi, jęczmień zebrany. Jutro będzie ważenie. Będzie Krzysiek jechał. Także jeszcze stamtąd filmik na pewno dostaniecie. Aby podsumować, Kazik, jak sami słyszeliście, Kazik 2 hektary dzisiaj, jutro piątkę. No to tak mówi, ten na ten słabszy, tak koło 7, na ten lepszy liczy 9. No to powiem ci, że wyjdzie podobnie może, bo tamten u nas to nie był wcale taki tragiczny. Bo tam myślę, że te 7 koło 7 oddało na tym słabszym. Więc jak na nasze ziemie i to wszystko na to, że tak nie padało całą wiosnę, to powiem wam, że naprawdę fajnie to wyszło. Okej, no ale z Kazikiem nie, Krzysiek nie wygra z tego. No nie, no to jest, wiesz, tutaj gleba zrobi dużo. Dobra, nie będziemy wam zawracać gitary, że tak powiem. Tutaj będziemy sobie teraz na spokojnie hederek zdejmować. Także dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że vlogazek wam się spodoba, bo to będzie taki łączony i muzyczka, i od Patryka, i tu my ponagrywaliśmy trochę, także naprawdę bardzo fajnie wyszło. Piękny nowy nabytek, jak sami widzicie z przodu, jak już gadaliśmy. Niech się spisuje. Także co, do kolejnego odcineczka i na razie strzałeczka, trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć. To też była jęczmienia. Co nam daje?